Z projektami internetowymi jest tak jak z innymi zjawiskami w przyrodzie. Po jakimś czasie starzeją się i tracą zęby. Wtedy trzeba stworzyć nowe. Tak właśnie zrobił Freeze, ponieważ ekipa przestała wzbudzać tak duże zainteresowanie jak na samym początku. Po jakimś czasie Karol Wiśniewski zaprezentował światu Gen Z. Jeśli jeszcze nie wiecie o nowym projekcie tych 10 rzeczy, to czas nadrobić zaległości. Projekt Gen Z konstrukcyjnie jest zbliżony do ekipy. Tu uczestnicy też mieszkają w jednej willi i dostają różne zwariowane zadania. Menadżerem tego tworu jest Natalia Sokołowska. Dostanie się do Gen Z wcale nie było łatwą sprawą. Najpierw Freeze zorganizował program Twoje 5 minut, czyli taki talent show dla influencerów. To właśnie w nim wyłonił troje szczęśliwców do nowego projektu. Bartka Kubickiego, Hanię Puchalską i Faustynę Fugińską. Poza nimi w składzie pojawiła się para Wiktoria Bochnak i Patryk Baran, czyli Kartoni i Mortalcio. On 2 razy walczył w Fame MMA, więc lepiej nie zadzierać. Ostatnim szczęśliwcem był Bartek Laskowski. Ale pierwszą osobą, którą Freeze wybrał do nowego projektu, była pracująca w branży filmowej studentka z Warszawy Faustyna. Internetowy celebryta postawił na Fausti, bo uznał, że fajnie nawiązuje kontakt i dobrze się jej słucha. 23-letnia Hania pochodzi z Białegostoku i jest TikTokerką. Swoją przyszłość chce związać z budownictwem, które studiuje. No, ma tak ostry język, że mogłaby nim przecinać belki stropowe, a nawet cegły. Dla Bartka Kubickiego Freeze złamał zasady swojego show. 22-letni Kielczanin tak urzekł Karola i wujka Łukiego, że dostał się nadprogramowo. 22-letnia Kartoni i 23-letni Mortalcio nie mają problemu z pokazywaniem publicznie swojego życia i związku. Do domu Gen Z zabrali nawet ukochanego psa rasy Golden Retriever, Gengara. Gengar jest osobą. 25-letni Bartek Laskowski to chłopak Hani. Widzowie początkowo mieli pretensje, że do Gen Z dostała się osoba spoza konkursu, ale trudno nie polubić poczucia humoru świeżego. A poza tym chłopak najpierw musiał wykonać 10 trudnych zadań. Nie zostawiaj mnie! Projekt Gen Z oczywiście szybko przełożył się na biznes. Marka ma swój sklep internetowy. Można w nim kupić ciuchy, kosmetyki i gadżety. Grupa błyskawicznie wyprzedała bilety na swój pierwszy koncert w Krakowie, będący częścią finałowych odcinków projektu. Jak widać, o Gen Z wiemy całkiem sporo. Pozostaje jedna niewiadoma. Kiedy ten projekt też się zestarzeje i co Freeze wymyśli po nim? No, już nawet czapeczka nie pasuje.